Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic ze sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Proszę usiąść na chwilę. Drodzy bracia i siostry, pierwszy czwartek miesiąca to taki szczególny dzień, kiedy najpierw na pewno naszymi myślami przenosimy się do Jerozolimy, do Wieczernika. Bo można powiedzieć, tam wszystko się zaczęło. To tam Chrystus zabrał ze sobą 12 apostołów. To tam Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, w którym został, i sakrament kapłaństwa, który tę Jego obecność uskutecznia już 2000 lat tutaj na ziemi. Każdy kapłan, sprawując liturgię Eucharystii, uobecnia Jezusa tak samo, w takich samych czynnościach, jak i w Wieczerniku, tak jak 2000 lat temu sam Chrystus. Pan daje się nam poprzez sakrament. Pan daje nam siebie poprzez posługę człowieka. Dlatego przez tyle lat wybiera do tej szczególnej służby, służby Eucharystii, służby Jezus Jemu samemu, służby Jego obecności właśnie, ludzi. Dzisiaj słyszeliśmy, że Pan Jezus najpierw przywołał 12. To bardzo ważna informacja w Ewangelii. To bardzo ważna informacja, żeby zrozumieć, co dzieje się przy ołtarzu. Pan Jezus przywołuje, powołuje, to Pan Jezus wzywa. To oni przyszli na słowo Pana. To nie jest samowola, to nie jest widzimisię. To są ludzie, którzy są zaproszeni, powołani i wezwani przez Jezusa Chrystusa. Jeśli przyszli, to właśnie odpowiadając na ich wezwanie. Tak samo jak wtedy do Wieczernika, tak i dzisiaj Chrystus zaprasza, wzywa, powołuje, aby wejść do Wieczernika i nie tylko być uczestnikiem, ale właśnie czynnie składać tę najświętszą ofiarę. Nie przychodzimy tutaj z naszego widzimisię. Przychodzimy wezwani przez Pana. A nasza obecność jest odpowiedzią na Jego. Przyjdźcie. Pan Jezus nie pozwala apostołom być samymi, być w jednym miejscu.
On ich posyła. Zaczął ich rozsyłać i dał im władzę. Istotą Kościoła jest to, że jest posłany, by wychodzić do ludzi z dobrą nowiną, by iść uzbrojonym we władzę odpuszczania grzechów, władzy uzdrawiania, także tego duchowego, a może właśnie przede wszystkim duchowego. Dzisiaj powołani do tego, by sprawować Eucharystię, by składać najświętszą ofiarę, są także posłani do tego, by umocnieni tą ofiarą uzdrawiać świat, uzdrawiać ludzi z choroby grzechu, z choroby nienawiści, z choroby rozprzestrzeniającego się zła. Ono naprawdę dzisiaj jest większym zagrożeniem niż grypa. Czy dzisiaj czujemy taką potrzebę, że to i my, powołani, wezwani, jesteśmy rozesłani do tego, by uleczać swój świat, by uleczać swoją małą ojczyznę, by uleczyć czas, który dany jest nam do dyspozycji. Dzisiaj wymiar tego pójścia będącym posłanym ma inny niż za czasów apostolskich, ale dzisiaj istotą tego posłania jest to samo. Jest uzdrawianie. Drodzy bracia i siostry, dlatego jeśli jesteśmy tu dzisiaj, w pierwszy czwartek, w tym niezwykłym wieczerniku, chciejmy przede wszystkim umocnić siebie i doświadczyć tego właśnie posłania. Umocnić siebie, swoją wiarę, swoją taką świadomość przynależności do Chrystusa. Byśmy, wychodząc z tego wieczernika, mogli pójść i wykonać to, co do nas należy. Spełnić misję, którą powierza nam Jezus Chrystus. Nie tylko nam, księżom, nie tylko siostrom zakonnym. Chociaż może dzisiaj w sposób szczególny patrzymy na nas, powołanych, czy kapłanów, czy siostry, że mamy też jakąś szczególną misję do spełnienia. Ale takim powołanym do tego, by uzdrawiać świat, musi się dzisiaj każdy, czuć każdy z nas. Nie jesteśmy wykluczeni do tego, by dawać świadectwo tego właśnie spotkania, tu wyznawanej wiary, tego uwielbienia Boga. Bracia i siostry, ten szczegół, że Pan Jezus wysłał ich po dwóch i tak bardzo szczegółowo im powiedział, co mają robić, to tylko po to, by nie tracili czasu na układanie sobie tego życia, na układanie i wymyślanie sposobu swojego zachowania i swojego działania. To już mieli konkretnie podane przez ich mistrza. A wysłał ich po dwóch, bo w tamtych czasach przede wszystkim świadectwo dwóch było świadectwem wiarygodnym. Dlatego też Pan Jezus i o to zadbał, żeby nikt nie miał wątpliwości w to, co mówią i co głoszą. Dzisiaj Chrystus też nie wysyła nas wcale w pojedynkę. Nie jesteśmy sami. Dzisiaj wysyła nas, chrześcijan, wspólnotę. Dzisiaj wysyła nas wszystkich, każdego, byśmy spełniali Jego posłannictwo przede wszystkim swoim życiem.
I nasza wiarygodność będzie o tyle większa, jeśli będziemy głosić nie siebie, tylko właśnie świadczyć o obecności Chrystusa. Jeśli nawet fizycznie wydaje nam się, że wyjdziemy w pojedynkę, to miejmy świadomość, że dzisiaj przyjmując Pana, jednocząc się z Nim, kiedy On wypełnia nas, to wychodzimy z Chrystusem. Jesteśmy świat po to, by uwiarygodnić Chrystusa w dzisiejszym świecie. To my jesteśmy tą drugą osobą, by pokazać, że Chrystus jest prawdziwy, że Chrystus jest wiarygodny, że Chrystus jest Panem, że głosimy Jego dzieło, Jego Ewangelię, że niesiemy Jego uzdrowienie. Dziękujmy Panu Bogu za to wezwanie, za to posłanie i ciągle czerpmy moc z ołtarza, kiedykolwiek jesteśmy, bo to jest źródło naszego powołania i naszego posłania. Więcej, to jest źródło naszej mocy, którą musimy zanieść słabemu światu. Amen.